Cześć, czas na drugi sezon Upfindera. Będą nowe aplikacje, będą nowe udogodnienia dla Was, więc zapraszam do oglądania całego sezonu. Pierwszą aplikacją, którą dzisiaj dla Was przygotowałem, jest aplikacja Alchemy. Jest to prosta gra polegająca na dopasowaniu do siebie odpowiednich elementów, takich jak na przykład ogień, energia, alkohol, pył. W zależności od tego, jak przesuniemy, połączymy dany element z innym, powstanie nowa rzecz. Łącząc wodę z ziemią, dostaniemy bagno. I tych możliwości jest bardzo dużo. Możemy stworzyć człowieka, bakterie i wszystkiego rodzaju inne elementy. Bardzo wciągająca gra dla osób, które lubią logiczne aplikacje, więc na zimowe wieczory, do których jest coraz krócej, bardzo ciekawa propozycja. Kolejna aplikacja jest to pewnie znana, gra już w sporej grupie osób, nazywa się Temple Run. Polega ona na uciekaniu z jaskini przed wrogimi małpami czy też szympansami. I naszym zadaniem jest jak najdłużej przetrwać na drodze, która jest bardzo nierówna, jest pozbawiona niektórych elementów mostu i musimy nad nimi przeskakiwać lub je omijać. Przykładowo właśnie uciekamy z jaskini i ruszając z telefonem wybieramy drogę, po której idziemy. Musimy zbierać monety, za które możemy kupować nowe postacie, możemy również kupować jakieś ulepszenia, takie jak większą ilość monet na drodze. Ciekawie się w to gra, bardzo przyjemna gierka, która na pewno wiele osób zainteresuje. Trzecia aplikacja jest to propozycja dla osób, które lubią pograć w coś w gronie znajomych. Glove Hockey jest to wersja darmowa, możecie kupić płatną, która lepiej chodzi, jest trochę bardziej spersonalizowana, ponieważ możemy dobrać własne pola, w których gramy. Na pewno graliście na wakacjach w gry, w których należało wbić przeciwnikowi krążek po specjalnej nawierzchni i to jest właśnie odzwierciedlenie takiej gry właśnie na smartfony. Jeden uczestnik łapie za jeden krążek, drugi i należy wbić biały krążek do bramki przeciwnika. Bardzo ciekawie się gra na większych smartfonach z większym ekranem. Już jest naprawdę fajny poziom rozgrywki. Natomiast na mniejszych ekranach jest to przyjemne, aczkolwiek czasami może się zdarzać przycięcia ze względu na małą powierzchnię naszego klocka. Fajnie się gra, naprawdę polecam, jeżeli chcecie pograć i się wygłupiać ze znajomymi. I czas na nowości w AppFinderze. Mianowicie wszystkie aplikacje, które dzisiaj zaprezentowałem, będziecie mogli automatycznie pobrać przez wygenerowany przeze mnie kod QR, który znajdziecie w opisie tego filmiku. Co trzeba zrobić, żeby pobrać aplikację? Należy wejść w link, który jest podany w opisie, włączyć na swoim telefonie aplikację do czytania kodów kreskowych, zeskanować kod w ten sposób i przejść z pozycji telefonu do linku. Od razu przekieruję Was do strony Android Market bądź sklepu Play, w zależności od tego, co macie na swoim telefonie zainstalowanych i od razu pobierzecie tą aplikację na swój telefon bez zbędnego szukania w wyszukiwarce tego sklepu. Polecam aplikację do skanowania NeoRider, czy też zwykły czytnik kodów kreskowych, który pobierzecie w sklepie Play. Dodatkowo, jeżeli macie pytania do mnie odnośnie aplikacji, jeżeli nie możecie zainstalować jakiejś, czy też nie wiecie, jaki telefon wybrać, kierujcie pytania do mnie na Facebooku podanym w opisie, tuż nad linkami do aplikacji. Na pewno odpowiem w trakcie innego dnia. Cześć, do następnego razu.